Komentarz dnia. Maciej Kożuszek, jego goście, dzień dobry. Dzień dobry, moimi gośćmi są dzisiaj redaktor Marek Król. Dzień dobry, witam. I redaktor Marek Kacprzak, Wirtualna Polska. Witam serdecznie. Panowie, chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem temat, od którego zaczniemy dzisiaj o godzinie 12:30. Konferencja w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Zapowiedź, że w związku z, no, nazwijmy to aferą, którą nieżyczliwe media nazwały Kuchciński Travel, marszałek jutro poda się do dymisji. Ciekawą usłyszeliśmy, by użyć takiego modnego dzisiaj słowa, narrację, to znaczy usłyszeliśmy, że marszałek Kuchciński nie złamał prawa. No ale ponieważ hasłem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że słuchamy ludzi i służymy Polsce, no to ludzi trzeba słuchać, opinii publicznej trzeba słuchać i w związku z tym ta demisja. Czyli mówiąc innymi słowy, ja to tak rozumiem, że gdyby marszałek Kuchciński stanął przed takim, no, prawdziwym trybunałem, przed sądem, to nie mógłby zostać skazany. Natomiast, no, zasady, którymi kieruje się ten Trybunał Opinii Publicznej, są trochę inne i dlatego musi dzisiaj na chwilę chyba wycofać się przynajmniej z pełnienia tej funkcji, no, drugiej osoby w państwie. Jak wy na to patrzycie i czy podzielacie tę ocenę, którą przedstawił Jarosław Kaczyński, Marek? Można powiedzieć, kontynuując swoją poetykę, że marszałek odleciał nam dzisiaj właśnie, ale ja to rozumiem i kiedyś wiele lat temu pisałem o tym, jakie praktyki są w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Pamiętam takie zwolnienie za plagiat ministra, dobrze zapowiadającego się ministra gospodarki. To w zasadzie 2-3 dni trwało, kiedy kanclerz Angela Merkel, też podał się do dymisji, chciałem powiedzieć, kanclerz Angela Merkel go nakłoniła. I tam właśnie zauważyłem dość szybko, jeżeli pojawia się jakiś problem z politykiem, huczą media i tak dalej, żeby przeciąć ten wrzut, to on się podaje do dymisji dla dobra. I to w Wielkiej Brytanii pamiętam takiego premiera, który mówi, że po prostu byt partyjny czy interes partii jest ważniejszy niż jednego jego mościa. Nie warto po prostu umierać. A to, że jest niesprawiedliwa opinia publiczna, no ktoś nawet porównał opinię do dziewczyny ulicznej kiedyś. I to jest racja absolutnie i po prostu nie warto się kopać z koniem. Trzeba natychmiast, moim zdaniem, poprzednie wystąpienie marszałka powinno tym się zakończyć, bo to już nieważne. To są tak rozkręcone emocje. Występuje coś takiego, ja to nazywam trochę linczem medialnym. I nawet gdyby był marszałek najzacniejszym z ludzi, to nic mu nie pomoże. Ja przypomnę dymisję Antoniego Macierewicza przecież. Świetny minister obrony narodowej, no ale była taka jazda, że tak powiem, jak mówimy w dziennikarstwie, i taka histeria rozpętana, że w pewnym momencie Jarosław Kaczyński uznał, że należy go wycofać z tego pierwszego frontu politycznego. Nie będę już wspominał Grzegorza Schetynę przecież, który za niewinność po aferze hazardowej był odszedł, bo go zwolnił, albo chyba wtedy zwolnił, nie odszedł, nie podał się do dymisji, tylko Donald Tusk go zwolnił, chociaż jak wiemy, z jednorękimi bandytami, ze śląskim układem wrocławskim, nie miał nic wspólnego absolutnie Grzegorz Schetyna. No, w tym wypadku jest trochę o tyle inaczej, że Jarosław Kaczyński nie mógł Marka Kuchcińskiego zwolnić, bo marszałek Sejmu może sam się podać do dymisji. To jest właściwie jedyne, właściwie dwie możliwości są odejścia marszałka: śmierć i dymisja, więc tutaj... No, wniosek większości sejmowej mógłby być jeszcze dość... No tak. Ale to trudno sobie wyobrazić. I jedno, co mnie na pewno zaskoczyło w całej tej sytuacji, że o ile się zgadzam, że tutaj już właściwie odwrotu nie było, to dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość, które ma dość dobrze wyczulone radary, pozwoliło grillować Marka Kuchcińskiego tak długo. Bo właściwie to trwało, takie zaklinanie rzeczywistości, i im bardziej to było tłumaczone, tym więcej wychodziło na jaw nowych rzeczy. Jeżeli mogę, Marek Kacprzak mówił przed chwilą do państwa, wtrącę się, bo ja się zastanawiam, czy widzi pan redaktor, czy w ogóle panowie widzą przyczyny, dlaczego to tak długo trwało? Dlaczego rzeczywiście nie było tak, jak mówił redaktor Król, czyli że na tej pierwszej konferencji, gdzie usłyszeliśmy te słowa "przepraszam wszystkich, którzy się poczuli urażeni", nie nastąpiła dymisja. Czy rzeczywiście ktoś, no, rozsądny mógł liczyć na to, że to w jakiś sposób się inaczej zakończy, że to jakoś przejdzie wszystkim, czy...
Znaczy, mogę tylko domniemać, bo nie wiem, ale albo dwie przyczyny mogłyby być. Albo takie, że marszałek Sejmu, tudzież jego służby, były przekonane, że już nie ma dowodów na to, ile było naprawdę tych wszystkich lotów, z kim marszałek latał, w jakiej sytuacji to było robione. Lub też jednak ktoś myślał, że uda się narzucić inną narrację i ten temat niejako zejdzie na plan dalszy, ale nic takiego się nie pojawiło. A było już kilka takich sytuacji, że wydawało się, że jakaś duża afera, duże zamieszanie, czy też duża nagonka medialna, wszystko jedno, jak to będziemy traktować, była przykryta innym tematem i szło gdzieś w zapomnienie. Tutaj nie wiem, czy to jest kwestia lata, wakacji, ale może to jest właśnie kwestia tego, że marszałek trochę, mam wrażenie, mimo wszystko jednak tutaj się sam zapuścił w kozi róg. No, bo jeżeli wszystko jest zgodne z prawem, to po co było mówienie, że nie było takich lotów, że nikt ze mną nie latał? Znaczy, jeżeli wszystko jest zgodne z prawem, to mówię, tak, było, tyle i było. Tutaj leciała ze mną czasem żona, tutaj czasem jakiś poseł, tutaj ktoś. I właściwie czego wy chcecie? Nie ma tematu. I to byłoby ucięcie. A tak to, no to jest właściwie afera nawet nie o te same loty, tylko o permanentne wprowadzanie opinii publicznej w błąd. No właśnie to jest pytanie też i zwracam się do redaktora Króla. Czy gorsze było przedmiotowe, no to co się wydarzyło, tak? To znaczy ten same te loty z udziałem marszałka, czy jego rodziny, czy innych posłów, czy potem gorszy był sposób zarządzania całą tą sytuacją? Bo ja przyznam szczerze, że czytając wczoraj wypowiedź posła Piotrowicza, który mówił o tym, że no, każdego obywatela w potrzebie zabrałby marszałek na pokład samolotu, to tak już stwierdziłem, że chyba... O jeden most za daleko. O jeden most za daleko. No, no tak, ale wzruszy całej... się można przy okazji. To jest wzruszające wyznanie. Troszeczkę. Nie, zdecydowanie fatalne to było i my cały czas się uczymy, jak przytaczałem te przykłady z zachodnich demokracji, gdzie robi się czas praski, błyskawicznie skalpel uruchamia dymisję, to u nas jednak... Ja miałem też takie wrażenie jako dziennikarz, że jakiś jest jeszcze trup w szafie, że w tej dyskusji piątkowej może coś wyjść takiego, a potem blamaż jest jeszcze większy i masz rację, że tutaj to przeciąganie jest gorsze. No to kazus Clintona przecież, który nie za to, że miał jakieś z Moniką Lewinski kontakty, chociaż one też były naganne, rzecz jasna, ale że kluczył, kłamał, tak, kręcił przykład i tak amerykański dalej. Przykład zresztą jest bardzo ważny, bardzo ciekawy, bo w tych wielu aferach politycy ostatecznie nie odpowiadają za to, co zrobili, tylko za to, że wprowadzili w błąd opinię publiczną, a czasem jakieś komisje, prawda, senackie i tak dalej. I to są te wyższe standardy. Akurat byłem wtedy w Waszyngtonie, można było dostać papier toaletowy z nadrukiem tego prokuratora Stara, który był, ale też z Clintona można było sobie kupić. Nie skorzystałem z tego, bo jakby przekraczało to moje tego, ale po prostu tuż przy białym domu jest taki sklep z pamiątkami, gdzie po prostu darto łacha, że tak powiem, z prezydenta w sposób straszny. Więc to jest chyba nauczka na przyszłość i to takie oświadczenia Kancelarii Sejmu, ile było tych lotów i tak dalej. No, mówiąc jako prosty redaktor, powiem, że jak nie, kontynuując to, co redaktor Marek, bo dwóch Marków, a trzeci Marek już nie, jest niebytem. Nie przesadzajmy jeszcze. No, pewnie. Chwilowo, przepraszam. No to takie kręcenie, to zostaje w pamięci, a mamy kampanię wyborczą, to zostaje w pamięci po prostu fatalne. No jak nie złamał, to po co zwracał pieniądze, że tak powiem, jeżeli było wszystko zgodnie z prawem. No takie to tak, jest. No właśnie tak jak mówię, no jeżeli to było wszystko zgodne z prawem, to po co było to ukrywać? Znaczy to jest, nie mam nic do ukrycia, bo wszystko jest lega artis. Tak, wyrzucić w internecie natychmiast wszystkie loty. Jasne, no zwłaszcza dzisiaj no rzecznik dołożył niejako do pieca i to sprawi, że ta sprawa nie zakończy się dzisiaj, bo jeżeli nie ma dokumentów na loty Marka Kuchcińskiego, część jest niejasna, część gdzieś zaginęło, a jednocześnie mamy całą dokumentację sprzed kilku lat lotów Donalda Tuska, to znaczy, że no ktoś ewidentnie próbuje coś ukryć. No i to no są dokładnie takie rzeczy, które będą na pewno się na pewno mściły. Nawet jeżeli tak nie jest, to opinia publiczna tak, takie tak, wrażenie o wrażeniu, tak, może odnieść. Ja też się zastanawiam, już kończymy ten temat panu, ja też się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem teraz jest uchwalać jakieś nowe procedury, bo ja trochę uważam, że to jest niespójny komunikat. Jeżeli legislatorzy, czyli no człowiek, który jest szefem Sejmu, najwyższego organu ustawodawczego w Polsce, mówi, że on nie wiedział, jak się zachować, bo nie było prawa. No to ludzie, którzy no jednak powinni wiedzieć, jest chyba... Jak nie wiesz, jak się zachowuje się przyzwoicie, tak? Dokładnie. Panowie, zmieniamy temat. Dużo się dzieje po stronie opozycji, ale też w tym skrzydle lewicowym.
W partii szczególnie Roberta Biedronia mieliśmy wcześniej sytuację, jakiś tydzień temu mniej więcej, że wiceszef partii Biedronia odszedł z niej no, troszeczkę zdegustowany tym, że pan Biedroń nie zrzekł się mandatu europosła, tak jak zapowiadał. Dzisiaj mamy sytuację człowieka, który miał być jedynką we Wrocławiu, pan Michał Syska, stwierdza, że między innymi w swoim wpisie, no to ten wpis jest wczoraj, zdaje się, że nawet, że już został usunięty z Facebooka, ale ja tutaj mam screena, bo wiadomo, w internecie nic nie ginie. Zwłaszcza jak się zrobi screena. Stwierdza, że wszystko, co ważnego w tej partii, to jest ustalane na randkach szefa partii z jego partnerem. Nie ma demokratycznych struktur, że z telewizji dowiedział się o tym, że jedynką we Wrocławiu nie będzie właśnie pan Michał Syska, nie będzie on, tylko Krzysztof Śmiszek, czyli partner Roberta Biedronia. Jak myślicie, czy te takie przepychanki będą trwały, no bo też wiemy o tym, że jest to trochę dziwna sytuacja, bo Robert Biedroń przed chwilą mówi wszystkim swoim współpracownikom, budujemy coś nowego, nowa polityka jest możliwa, twórzcie struktury, prawda, robi cały ten objazd po Polsce, co jest dla was ważne, a nagle teraz im mówi, nie, już te struktury nie są potrzebne właściwie, bo pójdziemy z SLD, prawda. Jak na to panowie patrzycie, Marek Król? No, myślę, że uczucia wszędzie potrafią, Charles de Gaulle powiedział, że trzy są powody upadku polityka, mężczyzny, kobiety, hazard i rzeczoznawcy. Więc w tym wypadku można powiedzieć promowanie pana Śmiszka w sposób taki dość dziwny. No, standardy powinny obowiązywać jednak. Jeżeli są jakieś wybory wewnątrz partii, czy ustalanie list, to nie może tak być, że dwóch panów sprywatyzowało, można powiedzieć, wiosnę, ponieważ pan Śmiszek był bez przydziału, pan Biedroń ma dobrą fuchę, że tak powiem, w Brukseli, no to chciał się zaopiekować, że tak powiem, swoim partnerem. I normalnie, można tak powiedzieć, byłoby to nienaganne pod warunkiem, że byłaby to prywatna firma. W prywatnej firmie można zatrudnić całą swoją rodzinę i czerpać z tego korzyści. Co prawda jest taka sytuacja, która mnie też dziwi. Na przykład pan Zdrojewski, który ma kandydować już teraz, nie ma, z PSL-u, jego żona, też w dwójkę występują. Podobno mają się znaleźć w Senacie razem wspólnie. A panią Zdrojewską pamiętam stąd, jak przypomniała, jakim hulakom i kobieciarzem był Chrobry i że nie należy tutaj czcić specjalnie tego władcy. No tak, w słynnym serialu House of Cards, który niestety zszedł na złą drogę przez głównego aktora Kevina Spacey, była taka sytuacja, że właśnie Frank Underwood kandydował wspólnie ze swoją małżonką jako kandydatem na wiceprezydenta w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Jak pan na to patrzy? W przypadku wiosny absolutnie mnie to nie dziwi, to co się dzieje, dlatego że od samego początku, jak to ugrupowanie powstawało, to była partia tylko i wyłącznie jednego lidera, jednego człowieka, który otoczył się ludźmi, którzy uwierzyli w tę narrację, aczkolwiek od samego początku do końca był to twór nie tyle ideowy, co marketingowy. No, to nikt nie ukrywał, nawet nikt nie udawał za bardzo, że on czemuś służy, oprócz tego, żeby wprowadzić kilka osób do Europarlamentu. I od początku do końca mam wrażenie, że był zbudowany nie na potrzebie ideologicznej, tylko na badaniach marketingowych, gdzie ewentualnie jest luka na to, żeby znaleźć te kilka potrzebnych procent. I w tej chwili sposób zarządzania wiosną, a właściwie nie tylko w tym momencie, od samego początku, jest właściwie podporządkowany pod Roberta Biedronia i pod to, co on wyobraża sobie na temat funkcjonowania tego ugrupowania. Także to, że ktoś się oburza w tej chwili, no to tylko i wyłącznie może świadczyć o jego naiwności, że faktycznie wierzył, że to może być zupełnie coś innego. Znaczy, obserwując scenę polityczną i to, jak się zachowywał w czasie całej kampanii wcześniejszej Robert Biedroń, no jakby dla mnie tutaj nie ma żadnego zdziwienia. Ale nie jesteście trochę, panowie, zdziwieni tym, że tak szybko ten sztandar wiosny został zwinięty, no bo, ja mam... bo to chyba jest ewidentne w tej chwili, prawda? Znaczy, on by był może w dłużej zwijany, gdyby ten wynik był na poziomie 12%, tak jak sobie Robert Biedroń to wyobrażał. Przy tym wyniku właściwie oprócz Roberta Biedronia nie ma tam już dla nikogo miejsca, ani siły, ani determinacji. To wszystko. Jeszcze na koniec. Pamiętajcie, pan wie, że parlament, Sejm nasz jest także miejscem pracy. Ja mam takie otwarte wrażenie, że w tych wyborach mamy takie ustalanie list, żeby poszczególni towarzysze mieli swoje miejsce pracy. Śmiszek będzie miał jedynkę, no duża szansa, że zostanie parlament. No to okręg też ma znaczenie, prawda? Skąd okręg się jest dla każdej partii. Tego, ale też w wypadku Kukiza, który gdzieś tam podobno w kularach powiedział, że chce, żeby ci jego ludzie nie zostali na lodzie, a więc przyczepia ich w tej chwili do PSL-u, żeby jakoś, no bo człowiek się potwornie przyzwyczaja.
wiecie panowie, to może nie są najwyższe pensje, ale... redaktor Marek Król, Tygodnik Sieci. Moim gościem dzisiaj był też redaktor Marek Kasprzak z Wirtualnej Polski. To dziękuję był bardzo. Komentarz dnia. Maciej Kożuszek, dziękuję państwu.